Witam Was, wspaniali ludzie, na kryptonowinkach, czyli na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Dzisiaj będzie trochę ciekawych wiadomości, także zapraszam do wysłuchania tego materiału. Jednak zanim zaczniemy, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Cena Bitcoina aktualnie wynosi 17730 dolarów i 73 centy po spadku o 0,3% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o Ethera, to jego cena wynosi 1290 dolarów i 81 centów po spadku o 2,35% w ostatnich 24 godzinach. Jak spojrzymy na indeks Fear and Greed, no to widzimy, że wynosi on 31 punktów i wzrósł od wczoraj o 1 punkt i przebywamy w obszarze strachu. Natomiast kryptobomble, dzisiaj odwrotny scenariusz niż wczoraj, mamy zdecydowaną przewagę tokenów spadających. No i jeżeli chodzi o te tokeny spadające, no to na pierwszym miejscu jest USDN ze spadkiem o 14,2%. Na drugim miejscu, jeżeli dobrze widzę, jest TON ze spadkiem o 6,9%, a na trzecim miejscu jest STX ze spadkiem o 6,7%. Natomiast jeżeli chodzi o tokeny rosnące, no to prym tutaj wiedzie XDC ze wzrostem o 11,2%, na drugim miejscu jest DCR ze wzrostem o 9,1%, a na trzecim miejscu jest Immutable X ze wzrostem o 3,1%. Dobra, a teraz przejdziemy już do wiadomości. No i pierwsza jest taka, że zarówno S&P 500, jak i rynek krypto tutaj stracił w środę, no po właśnie uwagach Jeroma Powella, czyli tutaj przewodniczącego Fedu. No i tutaj właśnie on powiedział, że Fed będzie kontynuował podnoszenie kluczowych stóp, dopóki nie pojawi się więcej dowodów na spadek inflacji w kierunku docelowego przedziału 2%, no, czyli to sugeruje, że będą dalsze podwyżki. No i tutaj właśnie widzimy, że rynek akcyjny w Stanach Zjednoczonych, jak również kryptowalut, odnotowały znaczne straty pod koniec środowej sesji po opublikowaniu decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej oraz uwagach przewodniczącego Fedu Jeroma Powella, ponieważ właśnie on powiedział, że pełne efekty zacieśniania polityki pieniężnej nie są jeszcze odczuwalne i że jest więcej pracy do wykonania. Także wczoraj było tak, że po samej decyzji Fedu zarówno te indeksy w Stanach Zjednoczonych czy giełdy w Stanach Zjednoczonych rosły, rósł również rynek kryptowalut, bo Bitcoin wzrósł do 18 300, no a później właśnie po tych uwagach, że to jeszcze nie koniec podnoszenia stóp procentowych, rynki spadły. Idziemy dalej, no i widzimy, że trwają wypłaty Bitcoina z giełd, a tutaj ilość hodlerów osiąga nowy rekord. Wypłaty Bitcoina z giełd spowolniły do 641 milionów dolarów, jeżeli chodzi o wypłaty w ciągu 24 godzin, no a podaż w rękach długoterminowych hodlerów wynosi prawie 14 milionów sztuk Bitcoina. No i jest to tutaj historyczny szczyt tych Bitcoinów posiadanych przez hodlerów właśnie. Także właśnie wypłaty Bitcoina z giełd są generalnie postrzegane jako byczy sygnał. Zwykle występują, gdy inwestorzy przygotowują się do długoterminowego hodlowania aktywów, a nie ich do sprzedaży. No i wydaje się, że jest to dokładnie to, co dzieje się w tej chwili, ponieważ według firmy tutaj Glassnode podaż długoterminowych hodlerów osiągnęła rekordowy poziom 13 milionów 900 tysięcy bitcoinów, odnosząc się do zrealizowanych strat w tym roku. No i tutaj firma powiedziała, że pomimo tych dużych strat nadal rośnie wiek podaży monet i skłonność do hodlowania
ich przez tych, którzy pozostali na rynku. No i ilość bitcoinów trzymanych właśnie długoterminowo odpowiada za około 72,3% krążącej podaży. No i tutaj znowu mamy Glassnode. No i według Glassnode spekulanci opuścili rynek kryptowalut. I tutaj widzimy, że zmienność i wolumeny handlowe Bitcoina spadły obecnie do wieloletnich minimów. No a co więcej, wraz z odejściem spekulantów liczba tej monet do dyspozycji hodlerów osiągnęła rekordowy poziom, tak jak już mówiłem we wcześniejszym tutaj tym artykule. Także no tutaj właśnie Glassnode zauważa, że spekulanci opuścili rynek kryptowalut. Natomiast Arthur Hayes uważa, że Bitcoin sięgnął dna, by znów zachwycać i pokonać rynek akcji w 2023 roku. No i on spodziewa się, że w 2023 roku zarówno Bitcoin, jak i wszystkie inne ryzykowne aktywa ponownie wystrzelą w górę. No i właśnie on tutaj zauważa, że projekty, które miały zbankrutować, już to zrobiły, a górnicy z przestarzałym sprzętem opuścili rynek, ponieważ tutaj długoterminowa zima obniżyła atrakcyjność Bitcoina w oczach spekulantów, ponieważ te ruchy są coraz mniejsze. No a Fed zbliża się do zakończenia programu podwyżek stóp procentowych. No i właśnie dlatego jest on przekonany, że cena Bitcoina osiągnęła już swoje dno, a w 2023 roku Bitcoin, czy też rynek kryptowalut, ma szansę przegonić szeroki rynek akcji. Kolejny tutaj, w kolejnym artykule czytamy, że Bitcoin jest martwy, to oznaka formowania dna właśnie Bitcoina, tak uważa tutaj amerykański ekspert, i według byłego kandydata do Kongresu Stanów Zjednoczonych ostateczne dno Bitcoina jest bardzo bliskie. No i on przewiduje stopniowe uklepywanie dna właśnie na Bitcoinie. No i tutaj widzimy, że właśnie David Gokstein uważa, że głównym wskaźnikiem na Bitcoina jest moment, w którym ludzie zaczynają w niego wątpić, a w niedawnym tweecie określił, że ma to już miejsce. No i właśnie jest ten tweet podobny do tego, który opublikował w zeszłym tygodniu. Utrzymując ten sam sentyment, stwierdził, że Bitcoin w końcu osiągnął dno, no i dalej będzie już tylko rósł. No i on jest optymistą, jeżeli chodzi o notowania Bitcoina, natomiast tutaj jego prognoza cenowa jest znacznie mniejsza niż innych tutaj ekspertów, którzy przewidują, że Bitcoin w ciągu kilku lat może osiągnąć $1 milion. On uważa, że ta prognoza jest trochę wygórowana i sugeruje, że bardziej realistyczne jest osiągnięcie $250,000 za Bitcoina. Idziemy dalej i widzimy, że Ethereum, też Ether, jest towarem. Tak mówi CFTC w oskarżeniu FTX. Przez lata było bardzo niejasne, pod jakie prawo w Stanach Zjednoczonych kryptowaluty podpadają i jakie kryteria mają do nich zastosowanie. To spowodowało, że dwa lata temu amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd pozwała Ripple, a obecnie CFTC stwierdziła w sprawie przeciwko FTX, że niektóre aktywa cyfrowe, w tym Bitcoin, Ether i Tether, zaliczają się do towarów. Natomiast Włochy wybierają blockchain Algorand do obsługi platformy gwarancji bankowych. No i jest to pierwszy raz, kiedy państwo członkowskie Unii Europejskiej użyje technologii blockchain do gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Natomiast Elizabeth Warren chce wyeliminować wszelką prywatność transakcji cyfrowych. No i ona mówi, czy też pisze, że portfele, węzły i walidatorzy mają być traktowani jako firmy świadczące usługi pieniężne. No i Ameryka może być bliżej przekształcenia się w państwo nadzoru, bo pojawiły się właśnie szczegóły tego, jak senator Elizabeth Warren chce uregulować rynek kryptowalut. No i są one przerażające, bo zagorzała przeciwniczka kryptowalut opublikowała proponowaną przez siebie tutaj propozycję legislacyjną dotyczącą kryptowalut. No jednak jest ona pełna dziur, które pokazują, że wyraźnie nie rozumie leżącej u podstaw kryptowalut technologii. Natomiast wyciek danych z giełdy
Gemini. Tutaj zostało ujawnione, że 5 milionów 700 tysięcy e-maili klientów wyciekły oraz wyciekły również częściowe numery telefonów. I tutaj Gemini obwinia zewnętrznego dostawcę. Rośnie liczba ataków phishingowych na kryptowaluty. 14 grudnia giełda kryptowalut Gemini poinformowała, że niektórzy jej klienci byli celem kampanii phishingowych. No i dodała tutaj, że uważa, że są one wynikiem incydentu u zewnętrznego dostawcy. Ponadto firma potwierdziła, że informacje o kontach i systemy nie zostały naruszone. No i napisali oni, że incydent strony trzeciej nie miał wpływu na żadne informacje ani systemy konta Gemini, a wszystkie fundusze i konta klientów pozostają bezpieczne. Dobra, to wszystko, co miałem do przekazania Wam w dzisiejszym materiale. Dziękuję bardzo za jego oglądnięcie i wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!